Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest dr Stanisław Niewiński. Dzień dobry, witam Stasiu. Witaj Arturze, witam Państwa. Dr Stanisław Niewiński reprezentuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, Uniwersytet Opolski, gdzie jest wykładowcą, ponadto Collegium Nobiliesum Opoliese oraz jest publicystą znanego, jakby nie patrzeć, Układu Sił. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry, witaj Arturze. Dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję za jego przyjęcie. Jak być może Państwo się już domyślają, ci, którzy przynajmniej Stanisława kojarzą, będziemy dzisiaj rozmawiać o Chinach. Myślę, że jeden z pierwszych, a na pewno pierwszy cały odcinek poświęcony Państwu środka. W innych odcinkach do tej pory w podcaście Na Celowniku jedynie w cudzysłowie liznęliśmy trochę temat chiński. Dzisiaj mam nadzieję, że dzięki Stanisławowi uda nam się go mocno rozwinąć. Stanisław, w Chinach, nie tylko na świecie, ale i w Chinach idzie dość ciekawy okres, tak? Bo zbliża się zjazd partyjny, przez niektórych trochę nazywany wyborami. Będzie na pewno ciekawie i zanim przejdziemy tak naprawdę do pozycji Chin w świecie, do jej polityki zewnętrznej, do jej polityki międzynarodowej oraz realnego działania, nie tylko poprzez politykę, to chciałbym, żebyśmy tak naprawdę naszą rozmowę rozpoczęli od tego, jakbyś mógł przedstawić, jak w tej chwili tak naprawdę to wszystko, o czym mamy mówić i jak przekłada się na to sytuacja wewnętrzna w Chinach, jak przekłada się między innymi też i kwestia, przy okazji może, ale jakby nie patrzeć, COVID-u. Arturze, sytuacja w Chinach jest interesująca i pewnie w najbliższych miesiącach będzie nawet bardziej interesująca. No warto tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę na to, ja może przejdę tak od pewnych takich szczegółów, które widzimy tu i teraz, do pewnych wydarzeń, które są nieco bardziej oddalone. No mamy przede wszystkim w Chinach do czynienia z nawrotem pandemii COVID-19. Jak dobrze wiemy, ta pandemia w Chinach się zaczęła jeszcze pod koniec roku 2019. Nie znamy tak do końca tutaj, prawda, szczegółów, jak do niej doszło i być może nie poznamy nigdy. Stasiu, ale muszę zapytać, czy te obrazy, które są w mediach, które były też na początku, kiedy pandemia się zaczynała, kiedy przyjeżdżały ekipy mundurowe, zaspawały drzwi, wejście do jednego, drugiego budynku, zamykały dzielnice, nawet miasta, to czy masz wiedzę, czy to wszystko tak faktycznie wygląda, czy pewne przekazy medialne są robione w pewien sposób, no nie chcę powiedzieć, że na pokaz, ale na potrzeby jakby zewnętrznego odbiorcy? Wiesz Arturze, mi na to pytanie trudno jest tak naprawdę do końca odpowiedzieć, no bo ja w Chinach nie jestem. Jestem w Polsce, śledzę, jak wielu z nas, tu prawda, przekazy Polaków, którzy mieszkają w Chinach. Tutaj chciałbym szczególnie polecić Państwu vlog Weroniki Truszczyńskiej, mieszkającej w Szanghaju, która tutaj prezentuje wiele takich obrazów. Więc mi jest trudno odpowiedzieć, na ile to jest powszechna sytuacja, aczkolwiek powiem w ten sposób. Strategia zero COVID, którą Chiny stosują od roku 2020, no jest strategią surową, no dużo surowszą od tego, co my widzieliśmy w Polsce, co my widzieliśmy w innych krajach europejskich. No te władze, aby walczyć z wirusem, no są gotowe posunąć się dosyć daleko, co ma swoje różnorakie implikacje. No mam nadzieję, że Ci tak odpowiedziałem, no, że odpowiedziałem jakoś na to Twoje pytanie. Jak najbardziej. Wróćmy do tej sytuacji wewnętrznej, przekładającej się mocno na sytuację polityczną, a dalej, jak pójdziemy w rozmowie, na tą politykę zewnętrzną. No więc pandemia COVID-19 no zaczyna się jeszcze gdzieś pod koniec roku 2019, stopniowo się rozrasta. No i Chiny w pierwszej połowie roku 2020 muszą tej pandemii dać opór, dają jej odpór w ten sposób, że po prostu no, stosują właśnie po raz pierwszy tą strategię zero COVID. Życie gospodarcze, życie społeczne zostaje w państwie zamrożone, używają do tego
no, wszystkich metod autorytarnego państwa, także tutaj podpartych, prawda, nowoczesnymi technologiami, co niektórym no, przychodzi pewne obrazy, czy to z Orwella, czy to z Huxleya. No i wydaje się gdzieś tak w drugiej połowie 2020 roku, że one sobie z tą pandemią COVID-19 dały radę. Nawet przywódca Xi Jinping ogłasza to zwycięstwo nad pandemią COVID-19. W roku 2020 Chiny jako jedno z niewielu państw mają no, dodatni wzrost PKB. W roku 2021 ta pandemia nawraca, ale nawraca najczęściej jednak w jakichś peryferyjnych miejscach. Chiny wydają się, że są od tej strony spokojne, że tutaj odniosły sukces. No ale w bieżącym roku ta pandemia wraca i wraca w sposób dla Chin bardzo, można powiedzieć, nieszczęśliwy. Dlaczego nieszczęśliwy? Ponieważ tak, pojawia się najpierw w Hongkongu, potem w Shenzhen, a na końcu w Szanghaju. A drodzy Państwo, te miasta odgrywają bardzo istotną rolę w chińskim życiu gospodarczym. Mogę się w tym momencie pomylić, ale gdyby razem je zebrać, to one dają około 8-9% PKB HRL. I w momencie, w którym władze stosują strategię zero COVID, szczególnie w Szanghaju, zamrażają życie społeczno-gospodarcze w tym mieście, no to to musi mieć no, bardzo negatywne przełożenie na sytuację gospodarczą Chin. I tutaj, Arturze, szanowni państwo, za drugi kwartał tego roku PKB Chin urosło o zaledwie 0,4%. Jak wyjdzie w całym roku, no tego nie wiemy, bo jeszcze kilka miesięcy zostało przed nami, ale Goldman Sachs jakoś kilka tygodni temu te prognozy gospodarcze dla Chin po raz kolejny ściął. Początkowo jego analitycy mówili, że gospodarka chińska urośnie o jakieś 3,3%, teraz mówi się już o 3%, a przypomnijmy, a właściwie powiedzmy, na początku tego roku KPH, władze chińskie wskazywały, że ta gospodarka powinna urosnąć w okolicach 5%. No to bardzo prawdopodobne, że ten zabieg się Chinom nie uda. I oczywiście PKB to jest PKB, COVID to jest jedna kwestia, ale musimy tutaj pogrzebać trochę głębiej. Bezrobocie w Chinach w tej chwili wynosi 5,4%. Co nie jest może jakąś strasznie wysoką liczbą, jakąś bardzo wysoką statystyką, ale na przykład jak weźmiemy pod uwagę ludzi w wieku od 18 do 24 lat, to tutaj to bezrobocie wynosi no, 19%. To jest bardzo wysoko, a pamiętajmy o tym, że no, jednym z wielu podstaw legitymizacji partii komunistycznej do rządzenia jest to, że co roku ona musi ludziom kończącym szkoły, kończącym uniwersytety zapewnić pracę. Tak? W tym wypadku widzimy, że tutaj kolejne lockdowny bardzo ten proces utrudniają. Są też inne problemy, z którymi musi borykać się gospodarka chińska i tutaj są te pewne szersze rzeczy, o których chciałbym Państwu powiedzieć. Bardzo ważną sprawą, o której często zresztą mówi się w mediach, tutaj jak Państwo śledzicie wiadomości z Państwa środka, no to jest kwestia rynku nieruchomości w Chinach. Musimy pamiętać o tym, że w poprzednich kilkudziesięciu latach ten rynek nieruchomości i powiązany z nim również rynek budowlany to był jeden z najważniejszych, powiedziałbym nawet kluczowych tak naprawdę elementów tego chińskiego wzrostu gospodarczego. Razem daje on około 40% PKB. No i ta sytuacja na chińskim rynku nieruchomości od kilku lat staje się coraz trudniejsza. Coraz mniej ta stopa powiedzmy sprzedaży mieszkań prezentuje się coraz słabiej. Firmy deweloperskie, firmy budowlane mają problemy ekonomiczne. No z ostatniego roku taka informacja, to na pewno Arturze i Państwo słuchacze słyszeliście o tym, firma Evergrande, która ma gigantyczne długi, grozi jej upadłość. Podobne problemy mają też inne przedsiębiorstwa. Także no, chińska gospodarka znajduje się obecnie w trudnym położeniu. Ja nie chcę tutaj stawiać takich tez, że jesteśmy o krok od wielkiego kryzysu, bo tego nie wiem, nie mam kryształowej kuli. No, zresztą często tutaj ludzie zajmujący się Chinami wskazują na to, że no, często się ten kres chińskiego cudu gospodarczego wieszczy. No, ja się Chinami zajmuję no, już około 14 lat. Co roku można powiedzieć o tym słyszałem, także jestem do tego na to jakoś uodporniony. Niemniej jednak muszę stwierdzić, że w tym roku zebrało się Chinom partii komunistycznej no, sporo problemów, z którymi te władze muszą się uporać. I nie jest to zadanie proste. No może tak na wstępie tyle powiem, myślę, że potem będziemy to jeszcze sobie rozwijać, bo to jest bardzo złożona sprawa. Odniosę się może do kwestii, no jakby nie patrzeć związanych z gospodarką, bo do związanych z mieszkaniami, a pewnie nie każdy miał sposobność rozmawiania z chińskimi żołnierzami. Ja kiedyś całkiem przypadkiem taką możliwość, okoliczność miałem. I właśnie w takiej dość swobodnej, bym powiedział, luźnej rozmowie, no
zastanawialiśmy się w pewien sposób, jakie problemy młodzi mają i w Polsce, i w Chinach. I okazało się, że w Chinach te problemy są całkiem podobne jak w Polsce, tak? Bo to jest kwestia właśnie pracy, to jest kwestia mieszkań. I dlatego się chciałem odnieść do tego, co powiedziałeś. Wiesz, podobne, ale powiedziałbym, że pod pewnymi względami oni tam je chyba mają bardziej, ponieważ tutaj warto tą moją myśl jeszcze, że tak powiem, troszkę rozszerzyć. Chińczyk jak ma pieniądze, no coraz więcej Chińczyków ma sporo gotówki, to jeśli chce te pieniądze zainwestować, to ma w jakimś sensie utrudnioną nieco sytuację, ponieważ wiele sektorów gospodarki, no w tym takich 7 można powiedzieć kluczowych, jest silnie zdominowanych przez państwo i po prostu podmioty prywatne no nie mogą w nich inwestować. Więc jak Chińczyk chce inwestować pieniądze, no to w poprzednich latach przede wszystkim mu te mieszkania tak naprawdę pozostawały do tych inwestycji. No i skutkiem było tak, że te zamożniejsze rodziny kupowały po kilka mieszkań, wynajmowały je tym samym, prawda, bardzo doprowadzając do tego, że ceny tych mieszkań gwałtownie szły w górę, znacznie bardziej niż to mamy do czynienia w Polsce, choć oczywiście w Polsce z tym także mamy znaczny problem. Bo chciałem tak naprawdę... Pozwolę sobie jeszcze jedną rzecz dodać, Arturze, wybacz, że ci przerwałem. Tutaj, jeśli chodzi o tą kwestię mieszkalnictwa, tutaj od kilku lat władze chińskie próbują tą stajnię Augiasza posprzątać i też te problemy, które ma w tej chwili firma Evergrande, też poniekąd wynikają z pewnego ustawodawstwa państwowego, właśnie stopniowego nakładania kagańców na tą taką patodeweloperkę. Jest to ruch ze strony partii niewątpliwie słuszny, tylko że rynek mieszkaniowy w Chinach jest tak skomplikowany, że bardzo łatwo tutaj może pójść coś nie po myśli partii i doprowadzić do katastrofy. Okej, bo o te problemy młodych chciałem też zapytać, czy de facto będzie miało to faktyczny wpływ, bo idzie zjazd partii na jesień, tak? Przez niektórych trochę nazywany wyborami, bo chciałem zapytać o sytuację oczywiście przed zjazdem, rozwijając trochę i mocno poszerzając pytanie, zapytać, czy mamy tam do czynienia z jakąś walką frakcji i jak to ewentualnie wygląda. Xi Jinping, czy może się o swoją przyszłość jakoś obawiać, bo różne już teorie na ten temat słyszałem, jaka jest ta jego przyszłość. Jak to właśnie wygląda pod względem obozów? A wracając do młodych, czy faktycznie problemy związane z gospodarką, z funkcjonowaniem, problemy w ogóle społeczne, zwłaszcza dla młodych, mogą się przełożyć na cokolwiek? Czy te wybory są na tyle transparentne, czy znowu wracamy do starego powiedzenia, nieważne kto głosuje, a ważne kto liczy głosy? Ja może się najpierw do tej kwestii młodych odniosę. Oczywiście wiesz, trudno nam dzisiaj, mamy prawda sierpień, tutaj w pełni prorokować, jak powiedzmy to przez kim bezrobocie, prawda, wśród osób młodych, jak te problemy mieszkaniowe mogą się szerzej przenosić na sprawę społeczną. Natomiast jest to pewna część większej całości. Jeśli patrzymy na komunistyczną partię Chin, rządzącą tym krajem od 1949 roku, to na jej legitymizację składa się szereg czynników. No, pierwszym z nich jest tutaj, prawda, przede wszystkim zapewnienie temu społeczeństwu godnych warunków bytowania. Innym jest, prawda, troska o pozycję Chin na arenie międzynarodowej. No i problem oczywiście z bezrobociem młodzieży, problem z dostępnością mieszkań. No jest to pewien element, który tą legitymizację może podgryzać i podgryza, choć dziś trudno nam powiedzieć na jak szeroką skalę. Warto tutaj też się odnieść do takiej kwestii, że przynajmniej od roku 2015, tutaj no część z Państwa, którzy prawda śledzicie wydarzenia z Państwa środka, w 2015 roku mieliśmy w Chinach kryzys giełdowy, były tąpnięcia na giełdzie szanghajskiej, na giełdzie w Shenzhen. To nie miało jakiegoś poważniejszego przełożenia na sytuację w Chinach. No niemniej jednak władze się wtedy trochę bały i zdaniem profesora Bogdana Góralczyka, z pewnością tutaj nam wszystkim znanego, w tej chwili wydatki Chin na kwestie bezpieczeństwa są już większe na obronność, a na obronność Chiny co roku łożą coraz więcej. Także no, powiedziałbym w ten sposób, no są to problemy, są to zagrożenia, które komunistyczna partia Chin musi monitorować. Natomiast przechodząc już do kolejnej części twojego pytania, mianowicie zjazdu komunistycznej partii Chin. Tak, na przełomie października i na przełomie listopada będziemy mieli zjazd krajowy komunistycznej partii Chin. No i jest to zjazd o bardzo dużym znaczeniu, a dlatego znaczenie tego zjazdu jest istotne, ponieważ podczas tego zjazdu zostanie poruszona kwestia sukcesji władzy w ramach partii.
Aby to Państwu bardziej omówić, no, musiałbym sięgnąć do takich dodatkowych tutaj kwestii, przede wszystkim postaci osoby rządzącej Chinami od roku 2012, mianowicie do przewodniczącego Xi Jinpinga. Xi Jinping jest, myślę, że będziemy sobie szerzej jeszcze o nim opowiadać. Jest on politykiem, który no, wyróżnia się na tle swoich poprzedników, Hu Jintao czy na przykład Jiang Zemina. Jest on bowiem przywódcą, który w polityce chińskiej na wielu płaszczyznach dokonał daleko idącej rewolucji, to zarówno na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, militarnej, dyplomatycznej. No, przede wszystkim warto pamiętać o tym, że jest on przywódcą rządzącym w sposób bardziej autorytarny i bardziej autokratyczny. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat, od roku 1978 roku, mieliśmy bowiem w Chinach do czynienia z tak zwanym kolektywnym przywództwem. Państwem rządziła elita komunistycznej partii Chin. No, trudno jest powiedzieć, ile to jest osób. No, w ramach takiego stałego biura politycznego KCKPH, to tych było raz 7, raz 9 osób. Tam były reprezentowane różne frakcje i one wspólnie, prawda, podejmowały najważniejsze decyzje. On natomiast w czasie swoich rządów zaczął gromadzić w swoich rękach coraz więcej władzy i odchodził od pewnych, powiedzmy, obyczajów i tradycji, które były praktykowane w ostatnich latach. No, teoretycznie najwyższy przywódca chiński powinien rządzić 10 lat, dwie pięcioletnie kadencje. On w roku 2018 zniósł ten limit kadencji i otworzył sobie drogę do rządów przez kolejne 5, 10 albo i więcej lat. Teoretycznie w roku 2022 powinien oddać władzę i przekazać komuś młodszemu. No wiemy jednak, że nie chce tak postąpić. Otworzył sobie właśnie furtkę do tego, żeby rządzić dłużej. I dlatego właśnie ten zjazd KPH jest taki ważny, ponieważ... Ale możemy się spodziewać faktycznych zmian, że ktoś go zastąpi albo że wróci ten model komitetu? To jest bardzo dobre pytanie i właśnie do tego chciałem dążyć. Na początku tego roku, gdzieś w styczniu, w lutym, Xi Jinping, no w ogóle szerszą sobie sytuację tutaj, prawda, uwzględnijmy. Xi Jinping w ramach tego zjazdu chciał po pierwsze przedłużyć swoje rządy, rządzić kolejne 5 lat, a może dłużej, i chciał przede wszystkim wzmocnić swoją władzę, ponieważ w roku przyszłym władzę powinien oddać również inna ważna postać chińskiego życia politycznego, mianowicie Li Keqiang, szef Rady Państwa, premier. I wiele wskazuje na to, że Xi Jinping chciał w fotelu premiera usadowić kogoś w stosunku do siebie lojalnego, czyli w ten sposób jeszcze tą swoją władzę wzmocnić. No ale właśnie, mamy ten rok 2022, mamy te wszystkie wydarzenia, problemy gospodarcze, problemy też międzynarodowe, o czym sobie myślę potem powiemy. No i to wszystko powoduje, że tak naprawdę ta przyszłość Xi Jinpinga jest dosyć niepewna. Powiem Ci, Arturze, że ja tutaj, zresztą nie tylko ja, widzę trzy możliwe scenariusze, których możemy być świadkami. Pierwszy scenariusz, taki powiedzmy, który no zakłada jednak realizację tych planów Xi Jinpinga, więc że pozostanie on u władzy po roku 2022 i że uda mu się władzę wzmocnić. Na początku roku on wydawał się realizacji tych planów pewien, ale no właśnie wskutek tych problemów, moim zdaniem, i nie tylko i nie przede wszystkim moim, bo są znacznie lepsi znawcy Chin w Polsce ode mnie, ten plan się odsuwa. Inny plan to jest taki plan, można powiedzieć, jego porażki, to znaczy wskutek właśnie tych wszystkich problemów Xi Jinping ani nie przedłuża sobie władzy, no ani tym bardziej jej nie wzmacnia, zastępuje go ktoś inny. Ale ten plan też wydaje się mało prawdopodobny, ponieważ w ciągu ostatnich 10 lat rządów no, Xi jednak umocnił się bardzo w tym życiu politycznym Chin i trudno go będzie jego konkurentom, myślę, całkowicie, prawda, tutaj pozbawić stanowisk. Najbardziej więc realną, można powiedzieć, najbardziej realnym scenariuszem w tym kontekście jest taki scenariusz pośredni, moim zdaniem. To znaczy, że Xi Jinping pozostanie u władzy, przedłuży sobie kadencję, choć trudno powiedzieć na jak długo, ale jednocześnie nie uda mu się w związku z tymi problemami wzmocnić swojej władzy. W fotelu premiera prawdopodobnie pojawi się ktoś z konkurencyjnej frakcji, który będzie w jakimś stopniu, prawda, tutaj hamował te jego autorytarne zapędy, czyli tym samym, Arturze, będziemy mieli najprawdopodobniej powrót do tej formuły, prawda, kolektywnych rządów. Bardzo interesujące i bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Nawiązałeś już do tego i ja myślę, że w tą stronę powinniśmy wręcz już pójść. Przejść teraz tak naprawdę od sytuacji wewnętrznej na sytuację zewnętrzną, że tak powiem bardzo prostym językiem.
jak dzisiaj wygląda, jak twoim zdaniem będzie wyglądała de facto zewnętrzna polityka Chin. Mówimy oczywiście też o arenie międzynarodowej, no bo nie sposób, patrząc na to wszystko, co się dzieje na świecie, nie brać pod uwagę chociażby sytuacji w rejonie, nie brać pod uwagę również pewnej wojny imperiów, no i oczywiście powiązań z Rosją, ale to za chwilę będę już dopytywał szczegółowo. Zacznijmy może od tego, jak właśnie ta sytuacja zewnętrzna będzie się przekładać na politykę zewnętrzną, czy ewentualne zmiany w kierowaniu i partią, i państwem tak naprawdę mogą się w jakiś sposób przekładać na tą politykę zewnętrzną i o tym międzynarodowym charakterze. Pewnie, to jest ważna kwestia, którą musimy poruszyć. Jeśli byś pozwolił, ja jak najbardziej przejdę stopniowo do tej kwestii miejsca Chin na arenie międzynarodowej, ale myślę, że aby tutaj naszych słuchaczy w tą problematykę bardzo ciekawą wprowadzić, warto też trochę jeszcze poruszyć przynajmniej kwestię tego, co Xi Jinping w życiu politycznym Chin zmienił, a on zmienił naprawdę bardzo wiele rzeczy i to ma także bardzo istotne przełożenie na sprawy międzynarodowe. Tutaj, gdy on obejmował władzę w roku 2012, postawił przed Komunistyczną Partią Chin, przed Chińską Republiką Ludową, tak naprawdę trzy takie bardzo istotne cele, które mają właśnie wielkie przełożenie na sferę wewnętrzną i na sferę zewnętrzną Chin. Mianowicie na rok 2021, czyli rok poprzedni, postawił on przed partią taki cel, mianowicie zbudowania umiarkowanie zamożnego społeczeństwa, czyli najogólniej rzecz biorąc społeczeństwa, w którym kluczową rolę odgrywa klasa średnia. Nie jest to społeczeństwo jeszcze zamożne, ale już nie biedne. Kolejny cel, który postawił przed partią, to jest cel na rok 2035. Jest to kwestia zbudowania innowacyjnego społeczeństwa, czyli generalnie, no też, Arturze, przebudowy tej gospodarki chińskiej w tym kierunku, aby ogromną rolę w tym nowym modelu gospodarczym odgrywały nowoczesne technologie, aby to, jak to mówią chińscy akademicy, Chiny nie kojarzyły się już z terminem made in China, ale bardziej created in China. I ostatni cel, cel na stulecie... Ale przepraszam, tu muszę wejść. Oczywiście jestem sceptycznie nastawiony do pewnych rzeczy, więc moje jakby podejście może być trochę skrzywione, nieobiektywne kompletnie, ale takie możliwości rozwoju technologicznego i to, co powiedziałeś o kreowaniu, nie tyle o produkowaniu, co pewnie też będzie efektem kreacji, ale jednak jeżeli kreujemy trendy, no to jakby nie patrzeć, to też pomaga przecież w masowej inwigilacji i w masowej kontroli tego społeczeństwa. Oczywiście, Arturze, i to jest wszystko, powiedzmy, taki system naczyń połączonych, do czego ja jeszcze dojdę. Ja mam nadzieję, że tutaj jakoś tak, no, nie monopolizuję za bardzo, bo tak wkręcam pewne tutaj swoje elementy, ale myślę, że to powinno wybrzmieć jednak. No i ostatni cel na stulecie HRL, no nie wiadomo, czy Xi Jinping go dożyje, no to jest już taki cel, pewnie część słuchaczy się z tym spotkało, wielkiego renesansu narodu chińskiego. No to jest taki dosyć mglisty cel, ale on zakłada, że Chiny staną się wielkim mocarstwem, które będzie wywierało w świecie wpływ na bardzo wiele dziedzin, na światową politykę, gospodarkę, też na kwestie kultury. No tutaj szczególnie profesor Bogdan Góralczyk wskazuje, że aby ten wielki renesans mógł się skończyć, no to musi tutaj nastąpić jakieś wchłonięcie Tajwanu i myślę, że o tym na pewno sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale żeby tak za dużo tutaj Państwu, prawda, nie namotać, no te wszystkie trzy cele, one mają konkretne przełożenie na sytuację polityczną Chin, no przede wszystkim na to, że pod rządami Xi Jinpinga, o czym ja już mówiłem, państwo stało się bardziej autorytarne niż było wcześniej. Oczywiście Chińska Republika Ludowa nie jest państwem demokratycznym, no niemniej jednak od czasów Deng Xiaopinga to była taka jednak, no, bardziej miękka forma dyktatury, przede wszystkim charakteryzująca się modelem kolektywnego przywództwa. Tutaj w Chinach można się spotkać z takim określeniem cyklu Feng Shuo, czyli takiego, można powiedzieć, oscylowania pomiędzy procesami centralizacji, decentralizacji państwa, zacieśniania i luzowania kontroli nad społeczeństwem. No za rządów Xi Jinpinga mamy zdecydowanie ten przechył w kierunku większego centralizmu, większego kontrolowania społeczeństwa. To, jak Artur słusznie wspominał, jest wykorzystywane w tym celu nowoczesne technologie, inwigilacja społeczeństwa, skanowanie twarzy, ten system, o którym często się też w Polsce wspomina, mianowicie tutaj nadawania punktacji obywatelom, system social credit systems tak zwany. No też to jest związane z wielką kampanią antykorupcyjną, która
no, w swoim tle jest po prostu czystką partyjną, w czasie której ukarano, szacuje się jakieś, czy objęła ona 2,7 miliona członków KPH, z czego 1,5 miliona ukarano, represje w stosunku do różnych środowisk, nauczycieli, ludzi kontroli, kultury, mniejszości etnicznych. Te swoje działania Xi Jinping, można powiedzieć, podsumował pewną maksymą, która też wiele mówi, mianowicie rząd, wojsko, społeczeństwa, szkoły, północ, południe, wschód, zachód, partia jest liderem ich wszystkich. Także mamy ponownie to, prawda, można powiedzieć, dominację polityki w życiu społecznym. Polityka to jest oczywiście jedna kwestia. Druga to są kwestie gospodarcze. No Xi Jinping dąży do tego, aby ten model gospodarczy chiński jeszcze raz zdecydowanie zmienić. I tutaj często się wskazuje na to, że tutaj jest wprowadzony tak zwany system podwójnego obiegu. Z jednej strony, prawda, klasa średnia i rynek wewnętrzny mają być tym nowym, powiedzmy, głównym kołem napędowym gospodarki, z drugiej ma być to świat zewnętrzny i globalizacja, to wszystko jest skorelowane z większą rolą nowoczesnych technologii, tutaj się kłania program Made in China 2025, no także większa troska o środowisko naturalne. No i tutaj, Arturze, żeby już nie nadużywać twojej cierpliwości, przechodzę wreszcie do tych spraw międzynarodowych. Xi Jinping też wywarł wielki impact na politykę zagraniczną Chin, ponieważ on, można powiedzieć, w tych kategoriach odrzucił dziedzictwo Deng Xiaopinga, ojca chińskich reform gospodarczych i ojca chińskiego otwarcia na świat. Deng Xiaoping rządził Chinami od 1978 roku, u schyłku lat 80. zaczął stopniowo oddawać władzę. Zmarł w roku 1997, ale przed śmiercią pozostawił swoim tutaj, prawda, następcom testament i w ramach tego testamentu też dawał pewne wskazówki odnośnie polityki zagranicznej. Wskazywał przede wszystkim na to, że Chiny powinny się zachowywać skromnie na arenie międzynarodowej, nie dążyć do tego, aby być liderem, ukrywać swoje siły, przede wszystkim budować własny potencjał i czekać na swój moment. No Xi Jinping doszedł do wniosku, że ten moment po roku 2012 nadszedł. I zaczął prowadzić znacznie bardziej asertywną politykę międzynarodową. A czym ta asertywność się charakteryzuje? No też tym, o czym tutaj, prawda, nasi słuchacze pewnie się z tym spotkali. No przede wszystkim Chiny po roku 2012 zaprezentowały światu szereg, można powiedzieć, bardzo istotnych inicjatyw na arenie międzynarodowej. To jest po pierwsze projekt Belt and Road, tak, czyli tych połączeń komunikacyjnych, logistycznych pomiędzy Chinami, Azją Zachodnią, Afryką oraz Europą, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, New Development Bank, Nowy Bank Rozwoju przy klubie BRICS, czyli takie instytucje finansowe, które gdy powstawały w roku 2014, często tutaj też w Polsce wskazywano na to, że tu się, prawda, klaruje jakaś alternatywa dla systemu z Bretton Woods. Co mamy jeszcze? Regionalne wszechstronne partnerstwo gospodarcze, to jest jedna z nowszych, można powiedzieć, koncepcji, to jest wielka strefa wolnego handlu w Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej, Szanghajska Organizacja Współpracy, która jest co prawda dużo starsza, bo powstała na początku XXI wieku, ale z czasu Xi Jinpinga poszerzyła się, prawda, ona o nowych uczestników, Indie, Pakistan, Iran, także tutaj no, widzimy, te Chiny stały się coraz bardziej aktywne na arenie międzynarodowej. Xi Jinping doszedł do wniosku, że Chiny są już na tyle silne, a Zachód, przede wszystkim Stany Zjednoczone, na tyle osłabione, przede wszystkim wskutek kryzysu finansowego, że Chiny mogą zacząć ostrzej włączać się do gry. No, pojawia się pytanie, czy może przypadkiem nie przecenił swoich możliwości, a nie docenił przeciwnika, ale myślę, że o tym sobie będziemy jeszcze rozmawiać. No, chciałem tak naprawdę w inną stronę za chwilę pójść z pytaniem, ale muszę takie małe uzupełniające zadać. Powiedziałeś o różnych tych koncepcjach rozwoju gospodarczym, finansowym, współpracy, wyjścia w świat de facto. Tak, tak. I tu mam takie pytanie właśnie, czym Chiny ten świat kupują? Przy okazji, czy to jest taka trochę rosyjska metoda, to co Rosjanie robili chociażby z Europą jeszcze jakiś czas temu? Czy te sposoby są trochę inne, czy są w twojej opinii lepsze, gorsze? Bo na pewno nie możemy pominąć chociażby kwestii czy koncepcji nowego jedwabnego szlaku, bardzo mocno popularnej swego czasu w Polsce, co budziło na przykład moje wątpliwości, bo cały czas twierdziłem, że nie możemy mocno się angażować we współpracę z dwoma, nie chcę na razie używać słowa wrogami, ale przeciwnikami, jakim są Stany Zjednoczone i Chiny, więc albo po jednej stronie stajemy, albo po drugiej.
ale to taka mała dygresja, no bo powiedziałeś, że Chiny czekały, kiedy będą mocne, kiedy ten przysłowiowy Zachód się osłabi i czy właśnie zmieniając trochę kolejność, którą jakby planowałem naszej rozmowy, czy idziemy w stronę pewnej wojny imperiów, nie mówię o wojnie typowo energetycznej, takiej w klasycznym wydaniu, czy Chiny i tą jej ich gospodarkę stać na to, bo niektórzy podważają, że wcale tak naprawdę Chińczycy w ramach rozwoju tej swojej gospodarki nie mogą sobie na to pozwolić, na bardziej otwarty konflikt. Czy jest się faktycznie tego, czego obawiać? Bo też krąży przecież takie stwierdzenie, że Chińczycy mają tyle zapasu dolara, że jakby go wypuścili, to właściwie go zniszczą, tylko tak naprawdę zadziałaliby również na własną niekorzyść. Mówiłeś też o PKB, które jest na plusie, jako przynajmniej swego czasu w jedynym państwie na świecie od momentu pandemii. Nie możemy też pomijać takich kwestii, jeśli chodzi o nowe technologie, czy z nimi związane, że Chiny swego czasu chciały wypuścić swoją wirtualną walutę, swojego bitcoina, a z czasem nawet chyba doszło do tego, że te pomysły nie tylko zarzuciły, ale nawet i zabroniły. Więc wracając, podsumowując, czym Chiny ten świat chcą kupić, czy mają te możliwości i jakim sposobem de facto to robią? Analizując Chiny i porównując je do Rosji, no to tutaj trzeba pamiętać o tym, że Chińczycy mieli, może do pewnego stopnia wciąż mają, większe możliwości na tym tle niż Rosja, na czym ten świat kupowały. No tutaj można zauważyć szereg tak naprawdę narzędzi. Bardzo ogólnie, Stanisławie, tu mi nie chodzi o detale, tylko żeby wskazać pewien całokształt. Ja nie będę w jakieś detale wchodził, tak po prostu wymienię. No na pewno pierwsza kwestia to jest gotówka, to są pożyczki. Chiny nadal mają ogromne rezerwy walutowe i po prostu no, mogą sobie pozwolić na to. Pytanie też w jakim stopniu, bo tutaj mówiliśmy o problemach gospodarczych, które też one zaczynają mieć, ale powiedzmy, że jeszcze niedawno. No mogły pozwolić sobie na dawanie poszczególnym państwom pożyczek, co jest elementem kontroli, co wiemy bardzo dobrze. Tutaj często się wskazuje na to, że no stosowały one tak zwaną pułapkę długu. To jest jedna kwestia. Również przy okazji COVID-u, co sprytnie było wykorzystywane. Również przy okazji COVID-u, jak najbardziej. Druga kwestia, no to są kwestie technologiczne. W ostatnich kilkudziesięciu latach Chiny mocno rozwinęły się pod względem technologii. No to jest temat, który warto by też szerzej omówić, ja tylko tak w pewne tutaj powierzchowne rzeczy wchodzę. No mają w każdym razie technologie, które innym krajom, przede wszystkim krajom słabo rozwiniętym, są to dla nich kwestie bardzo, można powiedzieć, atrakcyjne. Stosowały takie narzędzia. To jest odpowiedź na twoje pierwsze pytanie. A jakbyś mi drugie przypomniał, bo nie chciałbym tutaj coś przestrzelić. Chodziło mi tak naprawdę o to, czy to jest tak trochę w cudzysłowie oczywiście, ale jak właśnie Chińczycy ten świat sobie kupują, bo mówiłem o zapasie dolara, powiedziałem o tym PKB na plusie, powiedziałem o kwestii bitcoinu, ale czy de facto idziemy w pewną stronę wojny imperiów, czy tak naprawdę Chińczyków stać na konfrontację? Okej, rozumiem. Nie tylko może ze Stanami Zjednoczonymi, ale z Zachodem. I czy w sumie tak naprawdę teraz mi się tak w głowie urodziło, czy właściwie Chiny trochę nie chcą sobie tej Europy kupić, trochę ukraść jej Stanom Zjednoczonym, przeciągnąć na swoją stronę, zalać technologią, możliwościami, handlem, gospodarką, po to, żeby Europa stwierdziła, dobra, okej, nam jest lepiej z Chinami niż z Ameryką. Okej, to ja może odniosę się do tej Europy. Z pewnością takie pomysły, takie plany wśród elit komunistycznej partii Chin były i być może są nadal. O tym też dużo profesor Bogdan Guralczyk mówił, że dla Chińczyków bardzo wygodną sytuacją byłoby, aby Unia Europejska była jednym z biegunów na międzynarodowej geopolitycznej szachownicy. Ale jako Unia, nie jako kraje pojedyncze, tylko jako podmiot stricte, jako organizacja międzynarodowa, tak? To jest złożona kwestia tak naprawdę. Częściowo jako Unia, ale też z drugiej strony zbyt, można powiedzieć, na zbyt scentralizowanej Unii im nie zależy, bo wtedy ona byłaby być może zbyt silna dla kontaktów dla nich. Także to jest taka trochę złożona kwestia, ale chciałyby, aby to był pewien biegun oddzielony od Stanów Zjednoczonych, bo ile ze Stanami Zjednoczonymi mamy, prawda, coraz ostrzejszą rywalizację, tak w wypadku Unii Europejskiej Chińczycy tutaj chcieliby się dogadać, chcieliby tą Unię Europejską kupić,
podejmowali takie działania. Tutaj pamiętamy z ostatnich kilku lat umowa inwestycyjna pomiędzy Unią Europejską i Chinami. Tyle tylko, że z tych planów wiele wskazuje na to, że za wiele nie wyjdzie, ponieważ to nie jest specjalną tajemnicą. Nam Europejczykom znacznie bliżej jest do Amerykanów niż do Chińczyków. Nawet uwzględniwszy, że stosunek do Chin kluczowych państw Unii Europejskiej, jak na przykład Niemcy czy Francja, jest niewątpliwie mniej antagonistyczny. Ale całkowicie można tą koncepcję zrozumieć, bo o ile Rosjanom oczywiście chodzi o rozbijanie Unii Europejskiej, zdecydowanie o likwidację NATO, ale nie zawsze jestem przekonany, czy im chodzi o rozbicie Unii, a jedynie jej rozbijanie ciągłe, o tyle Chińczykom w walce de facto ze Stanami Zjednoczonymi może zależeć, żeby to była Unia, nie poszczególne kraje, bo łatwiej Unię jako ośrodek decyzyjny przekonać niż wszystkie kraje indywidualnie, że tak się wyrażę. Więc jestem w stanie tak naprawdę te chińskie podejście całkowicie zrozumieć, ale rodzi mi się też takie pytanie, czy chodzi o gospodarkę, o robienie pieniędzy, czy ostateczne uzależnienie, a być może i krzewienie komunizmu? Bo nad tym mam wrażenie, że chyba nikt się nie zastanawia. Wiesz, Arturze, tutaj wchodzimy tak naprawdę w bardzo trudny temat. Na ile te Chiny jeszcze w ogóle komunistyczne są, na ile ci przywódcy wierzą w doktrynę marksizmu, leninizmu, to jest temat bardzo szeroki i w sumie ja bardzo chętnie bym z tobą nawet na ten temat porozmawiał, ale myślę, żebyśmy tutaj potrzebowali tak naprawdę oddzielnego podcastu. Zapraszam. Natomiast tak odpowiadając szerzej na twoje pytanie, tutaj chodzi o wiele rzeczy. Niewątpliwie chodzi o robienie pieniędzy, o zarabianie na tych kontaktach z krajami Unii Europejskiej, ale zawsze tutaj jest jeszcze drugie dno. Sposób rosyjski, Stasiu, czy jednak trochę inny, że jednak kasa, kontrakt, biznes, czy tak jak to robili Rosjanie, owszem, kasa, kontrakt, biznes, ale po to, żeby w odpowiednim czasie wykorzystać to wszystko, co się stworzyło i de facto używać tego jako narzędzia, nie bójmy się tego powiedzieć, wojny. Oni by chcieli na tych kontaktach jak najbardziej zyskać. Częściowo tutaj pewne podobieństwa do działań rosyjskich można znaleźć. Przede wszystkim, Arturze, tutaj o co by Chińczykom chodziło? Chodziłoby o technologię, tak? O dostęp do nowoczesnych technologii z krajów Unii Europejskiej. Mieliśmy zresztą taki przypadek głośny kilka lat temu. Na pewno też o tym słyszałeś. To jest przykład, żebym nie pomylił nazwy, firmy KUKA z Niemiec. To była firma działająca na płaszczyźnie robotyki przemysłowej. Chińczycy ją kupili, to zresztą wywołało falę komentarzy w Niemczech, którym trudno się dziwić, że oto tutaj Chiny zdobywają ich srebra rodowe. Także oczywiście robienie pieniędzy, ale też dostawanie od strony europejskiej tutaj pewnych narzędzi, które w kolejnych latach mogą być dla Chin, dla chińskiej gospodarki kwestiami bardzo cennymi, przede wszystkim właśnie technologie. Dobrze, Stasiu, bo rozmowa i dobrze, w pewien sposób troszeczkę nam uciekła na inne tory, z czego się cieszę, bo to są bardzo interesujące tematy. Niemniej chciałbym, żebyśmy poszli w stronę tej polityki i regionalnej, i tej światowej. O co mi chodzi? Abyś teraz powiedział w pewien sposób, jak sytuacja, bo Chiny też mają sąsiedztwo dość specyficzne, albo patrząc z drugiej strony, sąsiedzi też dość specyficznie na Chiny patrzą. Bo mamy kwestię Japonii, mamy kwestię obu Korei, mamy kwestię nawet i Australii, Indii, które wskazałeś w naszej rozmowie zanim weszliśmy na antenę, Stany Zjednoczone, i oczywiście Tajwan, tak? Pamiętamy ostatnią wizytę na Tajwanie. Rodzi się oczywiście pytanie, czy Tajwan miał być drugą Ukrainą, czyli tym projektem, który na szczęście Rosjanom się nie udał. Wracamy też w pewien sposób do kasusu Tybetu, bo ja mocno podkreślam, że świat oczywiście za Tybetem swego czasu, kiedy był pacyfikowany, mocno oczywiście się postawił i chciał bojkotować wszystko, co chińskie. Chińczycy uśmiechnęli się tylko pod nosem i stwierdzili, nie musicie nas bojkotować, my po prostu przestaniemy wysyłać do was wszystko. Zobaczymy, jak u was skoczy inflacja i jak sobie wtedy z nią poradzicie. Nakładając na to wszystko dzisiejsze realia, mogłoby być ciekawie, tak delikatnie mówiąc. Dołóżmy do tego wątek właśnie całej Europy, Stanów Zjednoczonych i wojny w Ukrainie, która też może być zarzewiem czegoś większego. Jak dzisiaj te Chiny nie tyle postrzegasz, co jakie masz, że tak się wyrażę,
w głowie scenariusze tego, co w przysłowiowym jutrze może się okazać, pojawić. Oczywiście, Arturze. Ty jeszcze przed tym tak naprawdę pytałeś się o kwestię tutaj rywalizacji amerykańsko-chińskiej i tego... To wszystko z tym wiąże, zdecydowanie. Tak, dokładnie, to się wszystko z tym wiąże. No to jest temat bardzo tak naprawdę zawiły, trudny i nie jest łatwo tutaj udzielić jednoznacznych odpowiedzi, jak to się może w kolejnych latach, potoczyć. Mamy do czynienia z rywalizacją pomiędzy Waszyngtonem i Pekinem, no i ta rywalizacja będzie trwać w przyszłości. No nie jest łatwo tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą być tej rywalizacji konsekwencje. W moim przekonaniu, ja oczywiście mogę się mylić, bo ja w głowie przewodniczącego Xi Jinpinga nie siedzę i nie wiem, czy chciałbym siedzieć. Nie asekuruj się, wyraź swoją opinię śmiało. No moim zdaniem dla Chin perspektywa wojny ze Stanami Zjednoczonymi no jest perspektywą niezwykle negatywną, ponieważ no, o czym warto pamiętać, Chiny nie są na taki konflikt przygotowane. Mam na myśli przygotowane, to znaczy no, nie są dzisiaj w stanie tego konfliktu wygrać i nie wiadomo, kiedy będą i czy będą. Oczywiście tutaj warto pamiętać o wielu kwestiach. Chiny gwałtownie swoje siły zbrojne modernizują. One są coraz nowocześniejsze, coraz silniejsze, ale wciąż są słabsze od sił amerykańskich. Gdyby dzisiaj ta wojna wybuchła, pewnie Arturze pamiętasz kilka lat temu któryś z tych czołowych, prawda, think tanków amerykańskich poświęconych kwestiom bezpieczeństwa, bodajże RAND, przeprowadził taką analizę, jak mogłaby wyglądać wojna amerykańsko-chińska bodajże za rok 2015 i chyba za rok 2025. No nawet uwzględniając, że oczywiście robili to Amerykanie, no to w obu tych analizach wyszło, że zwycięsko z tego konfliktu wychodzą Stany Zjednoczone. Oczywiście taki konflikt dla Amerykanów jest czymś niezwykle kosztownym, bo Chiny to jest no, duży i poważny przeciwnik. No niemniej jednak oni tą wojnę wygrywają i Chińczycy, którzy lepiej znają swoje własne siły, z pewnością zdają sobie z tego sprawę, że taka wojna zakończyłaby się ich klęską, ich katastrofą. Dlatego oni konfliktu w moim przekonaniu nie chcą, bo go przegrają. To nie znaczy oczywiście, że do takiego konfliktu nie może dojść. Jak wiemy z historii, no czołowe mocarstwa, które poszły ostatecznie na fronty I wojny światowej, też niekoniecznie od wybuchu tego wojny chciały, a jednak do tego doszło. Także w tym wypadku to nie oznacza, że do tej wojny nie dojdzie. Niemniej w moim przekonaniu no Chińczycy nie chcą tej wojny, bo ją przegrają. De facto wszyscy na tym stracą, więc nikomu tak naprawdę na tym wszystkim nie zależy. A jak z tymi sąsiadami? Tak pokrótce chociaż, jakbyś mógł powiedzieć, nawet bez uszczegóławiania, ale jednak patrząc na to sąsiedztwo i te relacje, bo ja mam wrażenie, że i tak tutaj, gdyby Stanów Zjednoczonych jakby tych relacji z sąsiadami Chin nie było, to części problemów dla Chin też by nie było. Kwestia sąsiedztwa Chin to jest też zagadnienie bardzo rozległe. Warto tutaj też przypomnieć, mianowicie na dniach jakoś, Instytut Nowej Europy wypuścił nawet taką swoją analizę, która właśnie prezentuje system amerykańskich i chińskich sojuszy i porozumień w regionie Azji i Pacyfiku. Podejrzewam, że większość tutaj z naszych słuchaczy mogła się z nimi zapoznać. No i to też w kontekście, prawda, tutaj, prawda, zderzenia Stanów Zjednoczonych i z Chin pokazuje dosyć wyraźnie, że oczywiście uwzględniając to, że wpływy Chin w regionie od lat rosną, podpisały Chiny porozumienia i gospodarcze, i dotyczące bezpieczeństwa z szeregiem państw w regionie, no to jednak nadal te sojusze amerykańskie są bardziej rozbudowane. Szczególnie jeśli tutaj weźmiemy pod uwagę sojusze militarne, sojusze wojskowe, to tutaj Amerykanie mogą się pochwalić znacznie bardziej rozbudowanymi wpływami niż Chiny, chociaż oczywiście Chiny tutaj Amerykę gonią i też starają się, prawda, na różne sposoby się umacniać, no ale tak może bardziej do szczegółu przechodząc. No myślę, że tutaj istotną kwestią jest zagadnienie Japonii. To jest bowiem jeden z najważniejszych sąsiadów Chin. No jest to państwo, które jest bardzo bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jest to potęga gospodarcza, jest to, o czym też no nie możemy zapomnieć, kraj silny militarnie, nawet uwzględniwszy pacyfistyczną konstytucję i pewne ograniczenia, które
wciąż w jakimś stopniu, prawda, wiążą Japończykom ręce. No to jest to kraj, który dysponuje licznymi, dobrze uzbrojonymi siłami zbrojnymi. No i tutaj Pekin i Tokio bardzo wiele kwestii dzieli. Dla Japonii wzrost znaczenia Chin w regionie jest zagadnieniem bardzo negatywnym, bardzo jakoś tam, prawda, uderzającym w ich interesy. Do tego jeszcze mamy, prawda, spory terytorialne o archipelag wysp Senkaku, Diaoyi. W poprzednich latach, co prawda, mieliśmy do czynienia z pewnymi próbami zbliżenia stosunków pomiędzy Pekinem a Tokio. Tutaj, no można powiedzieć, pewną przysługę Chińczykom wyrządził Donald Trump, który tutaj, prawda, szczególnie na płaszczyźnie gospodarczej trochę się z Tokio spierał. I wtedy rzeczywiście mieliśmy takie relatywne, to był bodajże rok 2017, mieliśmy takie relatywne zbliżenie pomiędzy Chinami i Japonią. Tam nawet Japończycy zaczęli jakoś bardziej przyjaznym okiem spoglądać na projekt Belt and Road. No ale w ostatnich latach ponownie mamy tutaj gwałtowne ochłodzenie, w czym, że tak powiem, bardzo negatywnie się przysłużyła pandemia COVID-19 stronie chińskiej. To jest też swoją drogą temat, który warto by tutaj jakoś szerzej poruszyć, jeśli wystarczy nam czasu na to właśnie, jak na Chiny w kwestii hard power i soft power ta pandemia wpłynęła. No w każdym razie jesteśmy w kwestii tutaj na płaszczyźnie stosunków japońsko-chińskich. No widzimy tutaj, że te relacje, na tych relacjach ciążą po prostu różnice interesów tych obu mocarstw i tutaj no niewiele tak naprawdę Chiny mogą zrobić. Japonia będzie sojusznikiem amerykańskim i będzie, myślę, konsekwentnie tutaj, prawda, utrudniać Chinom rozwój swojej mocarstwowej pozycji. Inne państwo, na które warto spojrzeć, to jest Korea Południowa i to jest kazus bardzo ciekawy, ponieważ w ostatnich kilkunastu latach mieliśmy do czynienia z bardzo daleko idącym zbliżeniem stosunków pomiędzy Pekinem i Seulem. Oba te państwa bardzo blisko kooperowały i kooperują zresztą dalej ekonomicznie. Mieliśmy nawet pewne tutaj takie dosyć luźne, ale jednak porozumienia pomiędzy siłami zbrojnymi obu państw. Korea Południowa partycypuje i w projekcie Belt and Road, i w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, i w Regionalnym Wszechstronnym Partnerstwie Gospodarczym. No nawet w Stanach Zjednoczonych można się było w ostatnich latach spotkać z takimi pytaniami, czy aby ta Korea Południowa to dalej jest jeszcze nasz sojusznik, a nie przypadkiem już bardziej sojusznik Pekinu. No ale w ciągu ostatnich kilku miesięcy mamy tam zmianę władzy w Seulu, do władzy wróciła prawica i co prawda nowy prawicowy prezydent wskazuje na to, że on chce utrzymywać dobre kontakty z Chinami, ale jednak zwraca uwagę na to, że no Stany Zjednoczone, przede wszystkim tutaj z pobudek bezpieczeństwa, są jednak dla Korei Południowej tym partnerem ważniejszym. Cóż jeszcze mamy? Indie. Bardzo ważne państwo, ponieważ to jest obok Chin no jedno z najszybciej, prawda, rosnących gospodarczo dużych, żeby nie powiedzieć ogromnych, państw świata. No i to też jest państwo takie, można powiedzieć, troszeczkę rozdarte międzynarodowo, ponieważ z jednej strony Indie partycypują w różnych projektach tworzonych bądź współtworzonych przez Pekin. Przede wszystkim mam na myśli Szanghajską Organizację Współpracy. Ale z drugiej strony od lat Indie zbliżają się do Stanów Zjednoczonych. Już Bill Clinton zaczął te bliskie relacje z Indiami rozwijać. Bush Junior je rozwijał, Barack Obama, Donald Trump i Joe Biden również to robi. Są one, prawda, członkiem tej formuły Quad. Nie przystąpiły do Regionalnego Wszechstronnego Partnerstwa Gospodarczego, czyli tego no jednego też z najważniejszych tutaj inicjatyw gospodarczych tworzonych przez Pekin. No ja nie mam kryształowej kuli, nie wiem jak to miejsce Indii na arenie międzynarodowej będzie wyglądało za 5, 10, 15 lat, ale wiele wskazuje na to, że jednak widzą one się bardziej w pobliżu Stanów Zjednoczonych. I jeszcze chciałeś temat Tajwanu poruszyć. No zdecydowanie myślę, że możemy w pewien sposób no chyba uspokoić naszych słuchaczy, no bo każdy się obawia, czy właśnie kwestia Tajwanu nie będzie kluczowa w rozlaniu się tak naprawdę najróżniejszych konfliktów, wojen, już nie mówię o wojnie globalnej, ale że może mieć jednak kluczowe znaczenie no w kreowaniu się, jakby nie patrzeć, bo to się dzieje, nowego ładu i porządku na świecie, o ile ten porządek jest jakimś dobrym słowem. Tu trzeba od razu powiedzieć, że Chiny nigdy oficjalnie niezależności Tajwanu chyba nie zaakceptują i to niezależnie od tego, kto tam, prawda, by w Pekinie władzę dzierżył. Czy partia komunistyczna, czy jakaś inna siła, być może o charakterze demokratycznym.
tutaj ten stosunek podejrzewam będzie podobny, a więc negatywny. No niemniej jednak Chiny, jeśli by się zdecydowały na militarne wchłonięcie Tajwanu, to musiałby być tutaj spełniony jeden warunek. To znaczy musiałyby mieć one 100% pewność, że kraj trzeci, w domyśle Stany Zjednoczone, nie przyjdzie Tajpej z pomocą. No obecnie takiej pewności nie mogą mieć i dopóki Stany Zjednoczone będą globalnym imperium, no to takiej pewności mieć nie będą. Ale wydaje się też, Stasiu, że wejdę w zdanie, że no bardzo dużo, jak brzydko to nie zabrzmi, dała sytuacja związana z wojną w Ukrainie i mimo wiele można zarzucać krajom Zachodu i świata, ale jednak postawa społeczności międzynarodowej Chinom no dała do myślenia i Chiny też swoją retorykę w pewien sposób zmieniły, bo należy zauważyć, że chociażby na forum ONZ-u Chiny nie głosują co prawda ani w jedną, ani w drugą stronę, ale poszły już w stronę wstrzymywania się od głosu. Jak najbardziej. Wojna, rosyjska inwazja w stosunku do Ukrainy no, pokazała tutaj, prawda, po pierwsze, że kraj słabszy może jednak stawić bardzo poważny opór. Na wypadku Tajwanu to tutaj trzeba dodać jeszcze kilka zmiennych, do czego sobie jeszcze dojdziemy. Jest to wsparcie Zachodu dla Ukrainy i tutaj w wypadku, no tutaj wszystkim trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Ukrainę ze Stanami Zjednoczonymi żaden oficjalny pakt wojskowy nie wiąże. Natomiast Tajwan i Stany Zjednoczone wiąże jak najbardziej. O ile Rosja napadając na Ukrainę... Nie do końca się, Stasiu, zgodzę, bo jakby nie patrzeć, Stany też były jednym z tych gwarantów, kiedy miała miejsce denuklearyzacja Ukrainy, tak? Tak, i tutaj gdzieś jakiś taki etyczno-moralny... Tak, oczywiście, tak. Arturze, zgodzę się z tobą, ale jednak w wypadku Tajwanu, powiedzmy, te zapisy idą dużo, dużo dalej. Ameryka jest zobowiązana po prostu go bronić. I tutaj, o ile Rosja na przykład no mogła mieć taką nadzieję, że jak ona Ukrainę zaatakuje, to reszta świata nic nie zrobi, tak Chiny w swoich kalkulacjach ataku na Tajwan no takiej pewności już mieć nie mogą. Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Tajwan... No, wszystkim tutaj pamiętajmy o kilku kwestiach. Tajwan jest państwem szalenie ważnym. Po pierwsze z powodów strategicznych, ponieważ należy on do tej sieci wysp, która utrudnia Chinom dostęp do Pacyfiku. Po drugie jest krajem niesłychanie ważnym pod względem gospodarczym, technologicznym. Tajwańskie przedsiębiorstwa są bardzo nowoczesne, są dawcami nowoczesnych technologii. Gdyby Chiny zdobyły kontrolę nad tą wyspą, to ich gospodarka w konsekwencji jest jeszcze silniejsza, jeszcze bardziej niezależna technologicznie niż jest dzisiaj. Tak? Także tutaj Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na utratę niezależności przez Tajpej i wchłonięcie tej wyspy przez Pekin. Dlatego tutaj no, ta sytuacja bardzo dużo, myślę, dała chińskim włodarzom do myślenia. No i na koniec chyba wisienka, czyli Rosja. Państwo bandyckie, terrorystyczne tak naprawdę. Zgodzę się. I relacje między tymi dwoma podmiotami, czyli Chiny-Rosja. Przez niektórych Rosja tutaj nazywana junior partnerem. Ja nawet nie wiem, czy właściwie ten status, i to bez żadnych złośliwości, może dalej mieć, bo no jakby nie patrzeć, to nie są żadne równoważne relacje. I ta współpraca jest dość specyficzna. Chińczycy wchodzą w pewne inwestycje, w pewne elementy, które z zasady są dla nich przecież nieopłacalne. Stosują dokładnie te same metody, co Rosja wobec innych. To, co wspominałeś o pożyczkach, a nawet miały miejsce i darowizny, obietnice też inwestycji w innych państwach, no tylko po to, żeby je od siebie uzależnić. I no bo przecież mamy też kwestie związane i z pewnymi, nie chcę powiedzieć, że sporami, ale jednak o terytoria, nie wszystko jest uregulowane w tych kwestiach. Mamy pewnego rodzaju, jak ja to nazywam, ruchomą granicę, bo na mapie granica chińsko-rosyjska jest gdzie indziej, a fizycznie tak naprawdę jest gdzie indziej, bo te rodziny się mieszają. Jak ja to nazywam, Chiny podgryzają tą Rosję, a jednocześnie wysyłają wojska swoje, ale na ćwiczenia. Obiecały sprzęt wojskowy, widzieliśmy przecież zdjęcia pewnych transportów, aczkolwiek tego sprzętu na froncie nie widać. Lepiej widzimy w rękach separatystów, widzimy w rękach Rosjan sprzęt chiński, ale kupowany tak naprawdę samodzielnie na AliExpressie, tak? Owszem, tam są jakieś zbiórki w Rosji,
ale jednak jest to jakaś inicjatywa jakby pozapaństwowa. No to wszystko pokazuje, że te relacje, plus dokładając jeszcze to, co wspomniałem też, jeśli chodzi o forum ONZ i podejście Chin oficjalne przynajmniej do całej sytuacji, no to pokazuje, że tam też się odgrywa pewna gra, a zwłaszcza Rosjanie udają, że oczywiście ona nie ma miejsca. Arturze, ja po raz kolejny tutaj użyję słowa, za którego chyba twoi słuchacze mnie ukamieniują, że tutaj sprawa jest bardzo złożona i bardzo, bardzo zawiła. Słusznie, ja nie twierdzę, że nie. Słusznie tutaj zwróciłeś uwagę na to, że w wypadku Pekinu i Moskwy no nie mamy do czynienia z relacją dwóch równorzędnych podmiotów. No, nie Chiny, ten potencjał. Nie ten potencjał. No, Chiny są państwem no, wielokrotnie już dzisiaj przede wszystkim pod względem gospodarczym silniejszym od Rosji. Chiny dążą zresztą do tego, żeby zamienić Rosję w taki no, rezerwuar przede wszystkim surowców naturalnych dla swojej gospodarki. No i to się od wielu lat dzieje. A powiedz Stasiu, czy Chiny są bardziej, bo może też nie wszyscy to wiedzą, bo myślę, że w sumie chyba mamy pewne zaległości i o Chinach de facto wiemy bardzo mało. One są bardziej państwem takim związkowym czy jednolitym? No bo nad Rosją to się nie ma co nad tym zastanawiać. To monolit żaden nie jest. A jak to ze strony chińskiej wygląda? Bo to też może być tak naprawdę bardzo ważne, jeśli chodzi właśnie o funkcjonowanie i na arenie międzynarodowej i względem Rosji. Arturze, jeśli byśmy od strony prawnej do tego podeszli, to struktura Chińskiej Republiki Ludowej pod kątem administracyjnym jest dosyć ciekawa, ponieważ tam mamy normalne prowincje, mamy tak zwane miasta wydzielone, to jest Pekin, Szanghaj, Tianjin oraz Chongqing. Mamy terytoria o charakterze autonomicznym, przede wszystkim zamieszkanych przez mniejszości narodowe. Tutaj mamy tak, Tybet, Xinjiang zamieszkany przez nieszczęsnych Ujgurów, Mongolię wewnętrzną. I tu taka mała trochę ciekawostka, bo Chiny niby takie bezpieczne i kontrolują wszystko, a okazuje się, że właśnie między innymi w rejonach, które wymieniłeś, pojawia się terroryzm. O, terroryzm, no tu można by to poszerzyć, no nawet trochę walka, prawda, tam narodowo-wyzwoleńcza, posługująca się metodami terrorystycznymi. Także bym to nie zapomniał. Tybet, Xinjiang, Hui to są tacy właściwie Chińczycy, którzy wyznają islam, mają w Ningxia terytorium autonomiczne, Mongołowie. Jest jeszcze taka mniejszość Zhuang na południu. Oni mają właśnie tam autonomiczny charakter. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. No są też takie powiedzmy miasta, które mają specjalny status. Mówimy tutaj o no, tych obszarach, które wróciły do Chin pod koniec lat 90. To jest Hongkong i Makao. Natomiast tutaj wracając trochę do wcześniejszej naszej rozmowy, no to dużo zależy od tego, jaki jest klimat polityczny. No bo właśnie, stan prawny to jedno, a faktyczny to co innego, nie? Przez wiele lat rzeczywiście Chiny, pomimo tego, że były krajem autorytarnym, pozwalały na pewien poziom decentralizacji w swoich ramach. Ale odkąd władzę przejął przewodniczący Xi Jinping, no to zaczął tutaj, prawda, to ograniczać. No Hongkong w dużej mierze tą swoją niezależność utracił. No zresztą na tym tle były, prawda, protesty, parasolkowa rewolucja tak zwana. No Xinjiang, prawda, tutaj no Ujgurowie, duża ich część, no bardzo niechętnie od lat podchodzą do tego, że zostali przez Chiny podbici. Próbowali, prawda, stosować opór w stosunku do władzy chińskiej, nierzadko się metodami terroryzmu posługując. No i tutaj za rządów Xi Jinpinga no, bardzo brutalnie z nimi postąpiono. Nie znamy tutaj pełnych szczegółów, ale szacuje się, że przez no, takie obozy parakoncentracyjne to mogło nawet 1 000 000 mieszkańców Xinjiangu przejść. No, w Tybecie jest trochę spokojniej. Teraz już Tybetańczycy mniej się buntują, ale warto pamiętać, że były tam protesty w roku 2008. Też się no surowo tutaj władza chińska Tybetańczykom wówczas odpowiedziała. Także wiesz, no po raz kolejny powiem, widzowie mnie za to pewnie ukamieniują, to jest złożona kwestia. Formalnie tam jest... Ale są Chiny, Stasiu, tak trochę podsumowując, są Chiny takim monolitem? No bo to się jednak przekłada też na bezpieczeństwo państwa, również bezpieczeństwo zewnętrzne. Ujmę to w ten sposób. Xi Jinping ograniczył te elementy decentralizacyjne w ramach państwa. Natomiast wcześniej mówię, pewien poziom decentralizacji pomimo systemu autorytarnego tam występował i niewątpliwie służył no, rozwojowi gospodarczemu.
A zamykając trochę wątek rosyjski, oczywiście już to powiedzieliśmy w pewien sposób. Nie ten potencjał, więc oczywiście na tym, nazwijmy to partnerstwie, bardziej zależy Rosjanom. Oczywiście Chińczycy też swoje korzyści z tego czerpią, ale to Rosja próbuje coś na tym wszystkim chyba bardziej ugrać. No, przede wszystkim Rosja, no, odkąd ta wojna wybuchła i doszło tutaj, prawda, do de facto no, rozbratu gospodarczego ze światem zachodnim i nie tylko zachodnim, no, na gwałt szuka, prawda, tutaj, prawda, państw, które mogą im służyć zewnętrznym finansowaniem. No i tutaj Chiny są oczywiście pod tym względem najbardziej atrakcyjnym partnerem. A co Chiny na to? No tutaj no, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. No Chiny mają z tą wojną pewien problem. Ponieważ tak, z jednej strony rosyjska inwazja w stosunku do Ukrainy ma z punktu widzenia chińskiej polityki pewne elementy pozytywne, ale i pewne elementy negatywne. No, elementy pozytywne były przede wszystkim na początku takie, że wiadomo, w momencie, w którym Rosja wywołała w środku Europy wojnę, no to doprowadziło przede wszystkim do tego, że Stany Zjednoczone muszą się temu konfliktowi przyglądać i muszą w razie W jakąś część swojego potencjału mieć w pogotowiu, aby no, użyć być może bardziej formalnie bądź nieformalnie tutaj, prawda, w Europie, a to siłą rzeczy może teoretycznie Chinom uwalniać ręce w ich jakichś tam, prawda, działaniach ekspansji o różnym charakterze. No ale jak wiemy, nie do końca w ten sposób to wszystko się rozwinęło, bo pomimo tego, że Stany Zjednoczone no, rzeczywiście muszą zwracać uwagę na konflikt rosyjsko-ukraiński, no to jednak Joe Biden przecież odbywał podróże w Azji Wschodniej, uruchomił tutaj nową, prawda, inicjatywę gospodarczą, do którą zaprosił państwa, które no, obawiają się jakoś chińskiej ekspansji w większym bądź mniejszym stopniu. Mamy, prawda, tutaj wzmocnienie relacji z Tajwanem, więc to odciągnięcie uwagi od Dalekiego Wschodu w wyniku tej wojny, no aż tak bardzo do tego wcale nie doszło, a o czym sobie wielokrotnie wspominaliśmy, ta wojna niezwykle zjednoczyła Zachód. Ona go zjednoczyła przede wszystkim w stosunku do Rosji, ale Chiny też muszą się liczyć z tym, że no część tego powiedzmy profitu dyplomatycznego, które Ameryka wyciągnęła z tej wojny, może być zastosowany przeciwko Chinom. Dlatego też Chiny, pomimo tego, że nie jest w ich interesie klęska Rosji w tej wojnie i jej ewentualne konsekwencje, a najgorszą konsekwencją, która mogłaby wyniknąć z rosyjskiej klęski, to jest na przykład dojście do władzy w Moskwie jakiejś prozachodniej ekipy, która zacznie zbliżać się do Stanów Zjednoczonych i może w pewnym momencie zacznie prowadzić no, negatywną politykę wobec Chin. To jest czarny scenariusz dla Pekinu, dlatego no, Rosji nie zależy na klęsce w tym konflikcie. No ale też to wsparcie nie może być zbyt jawne, bo w konsekwencji część z tych sankcji może uderzyć również w Chiny, a takie sankcje, no, biorąc pod uwagę cały szereg problemów, o których tutaj mówiliśmy, no, jest kwestią, której Chiny nie potrzebują w tym momencie. One potrzebują spokoju. Pamiętam, a minie niebawem dekada, jak jedną ze swoich wizyt miał admirał McGraven w Polsce. No, byłem na tym spotkaniu. A który to był rok? 2012. A, no. Październik, jeśli dobrze pamiętam. I on wtedy mówił, słuchajcie, Europejczycy, my się z Europy w pewien sposób zwijamy, bo płyniemy w inną stronę, oczywiście wskazał Chiny. I wtedy mówił, że sami musimy sobie być gospodarzem tutaj na podwórku, bo oni mają inne problemy. I wtedy trochę mam wrażenie, że właśnie my jako Europejczycy nie do końca Stany rozumieliśmy, co oni od tych Chińczyków chcą, a jednak potrafili w przyszłość spojrzeć. No dzisiaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Stany wiedzą, że za bardzo z Europy się wycofać nie mogą, a wręcz przeciwnie, trzeba wzmacniać tą obecność. Poruszyłeś bardzo ważną kwestię tak naprawdę, potencjału różnych graczy i ich możliwości zaangażowania na różnych kierunkach. I ja tutaj widzę też szansę dla całego świata, żeby tę Rosję ukłuć, właśnie zaangażować ją na większej ilości kierunków, nie tylko na kierunku ukraińskim, a mam wrażenie, że niektórzy zaczynają w tą stronę trochę iść, więc przyszłość na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawa. Stanisław, doktorze, na koniec. Koncepcja chińskiego człowieka. Wszyscy tak patrzą, że to jest naród wybitnie inteligentny, pracowity, wizjonerski i właściwie same superlatywy. A ja mam ostatnio wrażenie, że trochę ten mit, podobnie jak mit chociażby niezwyciężonej armii rosyjskiej, zaczyna, jeśli nie pękać, to lekko kruszeć.
No tutaj odpowiadając trochę i rozwijając ten twój wątek, to powiedziałbym, że no dużą rolę w tym wszystkim odgrywają pewne zmiany polityczne, które mieliśmy tam, które oglądamy od roku 2012. No mam tutaj przede wszystkim na myśli cały, prawda, ten wachlarz zmian, który wprowadził w Chinach przewodniczący Xi Jinping. Po 1978 roku Chinom udała się pewna bardzo trudna rzecz, mianowicie stworzyły one ustrój, system polityczny, model gospodarczy, w którym powiedzmy znajdowało się kilka różnych zalet. Mianowicie no, ten system czerpał korzyści z pewnych pozytywów systemu autorytarnego. Mam przede wszystkim na myśli to, że przede wszystkim no, państwo autorytarne ma ten luksus, że może sobie na dekady pewne rzeczy planować. Demokracja no, tutaj ma niewątpliwie trudniej. Z drugiej jednak strony w ramach tego systemu, na tyle na ile się dało, udało się wpleść pewne elementy pluralizmu, to znaczy no, było jednak to kolektywne przywództwo, tam się znajdowało kilka frakcji, to było państwo autorytarne, ale trzeba było, prawda, racje tych różnych środowisk godzić, wypracowywać pewien konsensus i tutaj w konsekwencji były wbudowane pewne elementy check and balance. I to dawało temu systemowi pewną równowagę. To się wiązało z jego daleko idącą ostrożnością i pragmatyzmem i dzięki temu te Chiny przez te kilkadziesiąt lat no, mogły osiągnąć to, co osiągnęły, a więc ten wielki sukces, prawda, modernizacyjny. Natomiast Xi Jinping, ponownie budując tutaj autorytaryzm o charakterze jedynowładztwa, no, zaczął te właśnie plusy w postaci pewnych elementów pluralizmu, pewnych elementów check and balance, zaczął z tego modelu chińskiego wyrzucać i mamy tego konsekwencje bardzo liczne. Wrócę tutaj po raz kolejny do kwestii COVID-19. My oczywiście nie znamy w pełni korzeni tej pandemii, być może nie poznamy jej nigdy, ale myślę, że można tutaj postawić taką tezę, nie tylko ja i nie przede wszystkim ja ją stawiam, że to, że ta pandemia rozlała się po Chinach, a potem rozlała się po całym świecie, no jest to niestety właśnie skutek no, zmian politycznych, które wprowadził Xi Jinping w Chinach. Uzależnienia procesu decyzyjnego od woli jednego człowieka, większego scentralizowania państwa. Gdyby w Chinach panowało, znaczy, oczywiście ja tutaj gdybam, nie wiemy co by było, gdyby Chiny funkcjonowały w inny sposób, ale gdyby tam nadal prowincje miały większą swobodę decyzyjną, być może władze miasta Wuhan oraz prowincji szybciej by zareagowały, bo nie oglądałyby się tak, prawda, na to, co powie góra w Pekinie. A tak obawiając się no, autorytarnego, autokratycznego przywództwa, czekały. W konsekwencji pandemia zbierała żniwo, rozlała się po Chinach, rozlała się po całym świecie. No i Chiny, tutaj odnosząc się do tego, co powiedziałeś, no ponoszą tego konsekwencje. W wyniku pandemii COVID-19 ten soft power chiński no niewątpliwie stracił. Chiny długo będą musiały liczyć się, prawda, z konsekwencjami tego, że ich wizerunek ucierpiał. Ale że pozwolę sobie coś dodać. Zobaczymy, co będzie jesienią. Być może jednak te elementy, mądre elementy, które Deng Xiaoping zaimplementował w chińskim ustroju politycznym, no jednak ostatecznie wygrają. Być może Xi Jinping zostanie jakoś jednak okiełznany, będzie musiał ponownie wrócić do rządów w ramach modelu kolektywnego przywództwa, co w moim przekonaniu i Chinom, i reszcie świata wyjdzie na dobre. Podsumowując podsumowanie, nowy ład i porządek światowy bez udziału chińskiego na pewno się nie wykreuje. A to na pewno, to jak najbardziej. Kto by w Chinach nie rządził? Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Moim i Państwa gościem był dr Stanisław Niewiński, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, Uniwersytet Opolski. Dziękuję. Dziękuję Arturze, dziękuję Państwu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/na celowniku.